pierwszego posiedzenia Komisji Informacji i ogłaszam posiedzenie Komisji. Zwołuję na dzień 7 maja 2013 roku na godzinę 18 w celu wybrania przewodniczącego. Powołanie statutowe jest paragraf 12 statutu, ustęp 2. Wtorek o godzinie 18. Czyli to jest 8? 7 maja. To jest wtorek. Przystępujemy do następnego punktu. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Informacja z zarządu. Miałem taki ciężki czas, że nie mam go na piśmie. Zarząd uczestniczył w wielu posiedzeniach. Ja uczestniczyłem w posiedzeniach, w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji, wyłożeniach planu kolejnych. Państwo jesteście na bieżąco informowani, zwłaszcza w tym ostatnim okresie, w wielu spotkaniach z IKIT-ie, dlatego pozwolę sobie ten punkt na tym zakończyć. Przystępujemy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu. Nie wpłynęło nic na piśmie, w związku z czym protokoły uważam za przyjęte. Następny punkt, oświadczenia i komunikaty, i zapraszam do głosu. Proszę bardzo. Oświadczenie grupy radnych. Po zapoznaniu się z artykułami, dlaczego radni nie chcą budżetu obywatelskiego, umieszczonym w gazetce pismo Rady i Zarządu Dzielnicy 9, łagodnie w dniu wyborów pana miesiąca marca 2013 roku, a pan Renat Rzeszowski, członka Zarządu Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki, świadczamy. 1. Nieetycznym i niedobrym obyczajem jest komentowanie na forum publicznym demokratycznych głosowań Rady. 2. Radni, którzy demokratycznie podjęli decyzję o odrzuceniu projektu uchwały przygotowanym przez zarząd Rady, nie zostali przekonani co do meritum projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy. Radni mają potrzeby i problemy mieszkańców swoich okręgów i nie uczestniczą w życiu dzielnicy poprzez częste konsultacje z mieszkańcami. 4. Głosowanie nad uchwałą nie było głosowaniem imiennym. I podawanie nazwisk nosi znamiona wywierania nacisku przez zarząd na suwerenne decyzje pracy. Jak zarząd jest, że tak powiem, otwarty na mieszkańców, mogliśmy się dzisiaj przekonać, gdzie mieszkaniec chciał zabrać głosu, a pan przewodniczący oczywiście według regulaminu może mu głos udzielić, ale nie musi. No i udzielił mu głos, jak się państwo słyszę. Pierwsze oświadczenie. Teraz drugie oświadczenie. A nazwiska przepraszam. Proszę bardzo. Kotajka Maria. Babko Władysław. Słowodzia Maria. Nowa Ewa. Tu jest podpisanie Jurka. Czuki jest Jerzy. Ania Świetła. Karolina Konor Świetła. Świetla. Przepraszam bardzo. Nigdy nie mówię do koleżanki po nazwisku, zawsze mówię Karolina, więc Przepraszam. I Wojciech Jurza. Protokołu. To było oświadczenie grupy rady, teraz moje oświadczenie. Moje oświadczenie ma formę protestu. To oczywiście pójdzie do, będę pytał w Wydziale Legislacyjnym, czy zarząd miał rację, ponieważ według mnie nie miał racji, jak to też przekroczył swoje uprawnienia. Ale teraz czytam. W związku z odroczeniem sesji w dniu 16.04.2013 roku Rady Dzielnicy 9 składam wniosek z powodu działania przewodniczącego niezgodnego z regulaminem dzielnicy miasta Krakowa
rozstrzygnąć całą sprawę porządkowych obrad na jednym posiedzeniu oraz nie istniały przeszkody uniemożliwiające Radzie rozpatrzenia spraw będących bądź kontynuować obrad. Jako dowód zacytuję protokół zarządu z posiedzenia z dnia 15. Czas posiedzenia zarządu 45 minut oraz czas wcześniejszej przerwy 20 minut. Tymczasem poprawienie projektu uchwały grupy radnych trwało 7 minut. 7 minut trwało poprawienie. Opinię Komisji Infrastruktury można było uzyskać w trakcie przerwy, gdyż zastępca przewodniczącego oraz wszyscy członkowie wyżej wymienionej komisji uczestniczyli w tej nawiasie przewodniczący jest. Takie opiniowanie przez różne komisje wcześniej powołowaną w trakcie obrad odbywało się nieraz. Konsultacje z biurem legislacyjnym nie było potrzebne, gdyż argument o konsultowaniu z Wydziałem Legislacyjnym Urzędu Miasta Krakowa jest przekroczeniem przez zarząd swoich kompetencji. Statutu, strona 10, paragraf 16, punkt 1. Zarząd jest organem wykonawczym dzielnicy. W związku z tym ma wykonywać polecenia większości rady, a nie je kwestionować. Czyli tak naprawdę nie może kontrolować rady. Od kontroli rady jest Rada Miasta Krakowa, statut strona 17, paragraf 35. Kotajda ma. Dziękuję. W odpowiedzi odczytam informację z Wydziału Legislacyjnego. Decyzja o odroczeniu posiedzenia sesji 48 Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęckiej przez przewodniczącego mieści się w zakresie jego kompetencji, ponieważ zgodnie z paragrafem 11 regulaminu dzielnicy przewodniczący z własnej inicjatywy bądź rada na pisemny wniosek co najmniej trzech radnych może zdecydować o odroczeniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w określonym przez przewodniczącego terminie, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie całości spraw w porządku obrad na jednym posiedzeniu lub zaistnieją inne przeszkody uniemożliwiające Radzie rozpatrzenie spraw bądź kontynuowanie obrad. Statut oraz regulamin nie precyzują jednak, jakiego rodzaju są te inne przeszkody uniemożliwiające Radzie rozpatrzenie spraw bądź kontynuowanie obrad. Przewodniczący Rada w nawiasie powinien każdorazowo samodzielnie stwierdzić, czy przeszkody, które wystąpiły podczas sesji, uniemożliwiają dalsze prowadzenie obrad. Jest to zatem kwestia ocenna, leżąca w gestii przewodniczącego Rady. Niemniej jednak nie tożsama z zupełną dowolnością. Przedstawione kserokopie dokumentu, protokół nr 177/2013 z posiedzenia zarządu dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęcki z dnia 16 kwietnia 2013 roku. Lista obecności z sesji Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęcki odbytej w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Trzy projekty grupy radnych wraz z stosownymi wnioskami o wprowadzenie pod obrady sesji oraz wyjaśnienia przewodniczącego pozwalają ocenić, że decyzja o odroczeniu posiedzenia sesji 48 Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęcki podjęta przez przewodniczącego w dniu 16 kwietnia 2013 tego roku z punktu widzenia formalno-prawnego była zgodna z zapisami statutu i regulaminu. Odrębną kwestią pozostaje ocena powyższych działań przewodniczącego przez radnych, którzy na skutek tej decyzji muszą ponownie się zebrać, aby obradować w tych samych sprawach. Na marginesie powyższych rozważań należy zauważyć, iż w sytuacji, gdy złożone projekty uchwał nie spełniają wymogów przewidzianych statutem i regulaminem, przewodniczący powinien odmówić ich przyjęcia. Dziękuję. Przemysław Stępak, Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, Wydział Legislacyjny.
Dobrze, oczywiście ja nie zgadzam się z tą opinią. Zresztą nie pierwszy raz i opinie pierwotne są przez pana prezydenta zmieniane i jest tak jak ja uważam, po prostu przekroczył swoje uprawnienia, nie działa demokratycznie, jest organem tylko wykonawczym, a narzuca swoje wolności. Dobrze. Proszę do mnie. Przepraszam bardzo, pan zastępca przewodniczącego przekracza swoje uprawnienia. Działanie zgodnie z regulaminem. Tylko przewodniczący może poprosić o pisanie do protokołu jakiejkolwiek rzeczy. Pan działanie zgodnie z regulaminem, proszę o zapisanie przez panią sekretarkę jakiejś rzeczy. To jest tylko działanie. Nie uważam, ale się miał pan wyrywa. 5 minut. Od razu wyjaśniam. Tego nie jest nagrywane. Proszę zapytał, czy jest nagrywane. Nie jest nagrywane. Pewnie jest to nagrywane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jestem lekko ułożony faktem, że pan nie dopuścił do głosu w całej dyskusji, ale proszę pan, na sesjach Rady Miasta mieszkańcy mają prawo do takiego zachowania i do wypowiedzi. I tylko informuję, że zgłoszę to do Rady Miasta. Bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze ktoś? Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 48. sesję Rady Miasta.